Wsparli Państwo działania Polski w przedstawicielstwie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ministra Sikorskiego w dążeniach tutaj, w działaniach i w negocjacjach, które odbyły się dawno na Ukrainie. Wiadomo, jakie wydarzenia w tej chwili mają miejsce. Jednak pewna wypowiedź Państwa trochę tutaj sfrustrowała. Nie tylko, że wsparliśmy, ale wręcz wydaje mi się, że gdyby nie stanowisko opozycji, to rząd polski niewiele wcześniej robił. Mijały dni, mijały tygodnie. Majdan funkcjonuje ponad 3 miesiące i ze strony polskiego rządu jakiejś aktywności nie było. Wydaje się, że dopiero jakby pewnego rodzaju konsensus polityczny i przymuszenie rządu sprawiło, że i premier Tusk ruszył po Europie i Sikorski ruszył na Majdan, ruszył rozmawiać z Ukraińcami. Tutaj musi być zgoda między Polakami, to są zasadnicze sprawy, sprawy dotyczące przyszłości Polski i tej części Europy w kontekście hegemonizmu i ekspansji imperializmu jakiegoś takiego, który nigdy w Rosji nie został, od którego Rosja się nigdy nie odcięła. Więc przy zapędach hegemonistycznych Rosji Polska musi grać i mądrze, ale jednocześnie zdecydowanie. Natomiast wydaje się, że minister Sikorski strzelił jak kulą w płot. Pojechał negocjować porozumienie, które de facto prowadziło do tego, że w dalszym ciągu oligarchowie i Janukowicz sprawowaliby władzę. Janukowicz wspaniałomyślnie zgodził się o 2 miesiące przyspieszyć wybory. Wielkie tutaj poświęcenie z jego strony. A do czasu wyborów zachowywałby w dalszym ciągu władzę. Ginęliby ludzie mordowani, wyrzucani gdzieś tam do rowów i do lasów, tak jak to miało miejsce. Więc minister Sikorski tak mocno opierając się przy tym porozumieniu, wymuszając je na opozycji, wydaje się, że chyba nie do końca znał nastroje na Ukrainie. To zresztą świadczy o tym, że nasza dyplomacja słabo działa, skoro nie ma rozeznania, jak w takim napiętej sytuacji, jak na Ukrainie, jakie są faktyczne nastroje społeczeństwa. Posunął się pan minister Sikorski również do tego, że zaczął krzyczeć na opozycję, straszyć, że jeżeli tu nie podpiszecie, to będzie stan wojenny, zostaniecie zabici. W czyim imieniu to mówił? Kiedy paręnaście godzin później okazało się, że to podpisane porozumienie wymuszone na opozycji było, że tak powiem, śmieciem, było tylko pustą kartką papieru, bo Janukowicz... Właśnie Janukowicz tutaj odwołuje się do tak zwanej gwarancji bezpieczeństwa, które powiedział to wprost, rzekomo dostał od partnerów niemieckich, polskich. To i Janukowicz o tym mówi, Rosja zaczyna sobie teraz kpić. Proszę bardzo, a gdzie są ministrowie rolnictwa, ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Francji i Polski? Gdzie są ich gwarancje dla Janukowycza? Nie wiem, czy tutaj minister Sikorski miał wyobrażenie i wiedzę, jakie to może przynieść skutki. Społeczeństwo obywatelskie, które się buduje na Ukrainie, które w tej chwili reprezentuje Majdan. Oczywiście bardzo złożony i tu się też obawiamy tych tendencji nacjonalistycznych, banderowców i tak dalej, ale to jest to prawdziwe społeczeństwo obywatelskie. Nie trzej przedstawiciele partii opozycyjnych, którzy próbowali się dogadać z Janukowyczem. Absolutnie Majdan odrzucił to porozumienie i to jest tylko pusty papier, który nic nie daje. Szkoda, że akurat polski minister w tym kierunku tak intensywnie działał, mówiąc, jaki to wielki sukces odniósł i uzyskał, kiedy kilkanaście godzin po podpisaniu ten dokument już przestał obowiązywać. Ale niezależnie od tego, władze polskie, pan premier, jego ministrowie muszą odgrywać aktywną rolę na Ukrainie i będziemy ich w tym wspierali. Tu nie będzie między Polakami, między partiami politycznymi, nie może być jakichś istotnych różnic. Pomoc dla Ukrainy w zbudowaniu niepodległego, demokratycznego, suwerennego państwa, które własnymi siłami przy pomocy międzynarodowej zapewne rozwiąże swoje problemy i gospodarcze, i społeczne i będzie stabilnym podmiotem prawa międzynarodowego w tej części Europy, to jest jak najbardziej polska racja stanu. To jest nasza żywotna racja stanu i Polacy powinni narodowi ukraińskiemu, nie władzom ukraińskim, nie złodziejom skorumpowanym, którzy okradli własny naród, którzy do tego narodu zaczęli strzelać, ale narodowi ukraińskiemu powinniśmy pomagać. Tu takie jeszcze ostatnie pytanie, bo miałem okazję rozmawiać osobiście z 3 eurodeputowanymi, kolega z 2. Pytaliśmy
równomiernie o jedną podstawową kwestię. Co jeżeli nastąpi eskalacja konfliktu, czy Europa, czy Europarlament i całe te struktury europejskie mają jakiś plan B, jakiś plan awaryjny, no bo sytuacja może wymknąć się spod kontroli, a jednak Europa jest w pewnym sensie bezbronna. Trudno powiedzieć, jak ta sytuacja się potoczy. No niestety nie dostaliśmy odpowiedzi. Jak na Prawo i Sprawiedliwość na to się zapatruje? Polska ma szczególne obowiązki wobec Ukrainy. Może dlatego, że nasza skomplikowana historia nas z Ukraińcami wielokrotnie łączyła. Drugie, my mamy większą wiedzę o społeczeństwie ukraińskim, o nastrojach, o ich mentalności. Ja z przykrością muszę powiedzieć, że kraje Europy Zachodniej w ogóle tak chyba do końca nawet nie wiedzą, gdzie ta Ukraina jest. Jak słucham czasami polityków zachodnich, to... Mi się wydaje, że też wielu Polaków nie do końca też wiedziało do tej pory, jak ta Ukraina wygląda, odkąd, dokąd się mierzy. Też mamy taką okazję poznać trochę bliżej. Ale mimo wszystko my dużo więcej wiemy na temat Ukrainy, nie tylko z Sienkiewicza, ale również z dużej ilości wyjazdów Polaków i tak dalej do Lwowa, szczególnie do zachodniej części Ukrainy. Dla Unii Europejskiej Ukraina to jest trochę pojęcie abstrakcyjne. Gdzieś daleko na wschodzie, nie bardzo wiadomo gdzie. W związku z tym tam nie ma, i to jest wielki błąd Unii Europejskiej, nie ma myślenia o stworzeniu jakiejś realnej formy pomocy również gospodarczej, materialnej dla Ukrainy. Ratuje się zbankrutowaną gospodarkę grecką, pompuje się takie miliardy, jakie sobie trudno nawet wyobrazić, żeby pomóc Grekom, a de facto bankom zachodnim, które umoczyły, mówiąc brzydko, pieniądze w Grecji. Natomiast dużo mniejsze kwoty, które by ustabilizowały sytuację na Ukrainie. Oczywiście pomoc musi być związana również z pewnymi warunkami demokratyzacji, kontroli, żeby nie zostały rozkradzione również i te pieniądze, które tam trafią, tak jak to niestety w zwyczaju krajów wschodniej Europy ma miejsce. Patrz, co się stało z igrzyskami w Soczi, jakie miliardy zostały ukradzione przy budowie obiektów olimpijskich, żeby pieniądze, które Europa by wykładała na gospodarkę ukraińską, nie zostały rozkradzione i nie znalazły się w willach kolejnych prominentów. Ale niezależnie od tego, Europa powinna Ukrainie pomóc. To jest w dobrze rozumianym interesie Europy Zachodniej, Unii Europejskiej, pokoju w Europie. Polska ma szczególną rolę do odegrania. Niestety jesteśmy słabym graczem międzynarodowym, słabym partnerem, podmiotem prawa międzynarodowego, i nasz głos w Unii Europejskiej właściwie się nie liczy. Ukraińcy, którzy protestują na Majdanie od ponad 3 miesięcy, zaczęli jeździć i opowiadać, zgłaszać swoje oczekiwania, swoje pomysły, poglądy, ba, szukać pomocy, już przestali jeździć do Warszawy. Zaczęli jeździć do Berlina. A co ze środkami? Czy Polska byłaby pod rządami Prawa Sprawiedliwości, czy PiS poparłby właśnie tą inicjatywę, bo były takie różne tutaj rozmowy, że na przykład zrezygnować z jakiejś tam części środków przeznaczonych w ramach tych wspólnych funduszy. No, wiązałoby się to z jakimś wyrzeczeniem, ale jednocześnie pewną solidarnością z narodem ukraińskim. Panie redaktorze, solidarność z narodem ukraińskim jest potrzebna i Polacy przede wszystkim powinni ją zamanifestować. Oczywiście, jeżeli chodzi o duże środki na gospodarkę ukraińską, to musi być jakiś pakiet ustalony w Brukseli. To nie może być tak, że Niemcy z Francuzami zatrą ręce i powiedzą, chcecie pomagać, to dajcie ze swojego. Nie, nie o to chodzi. Ale niezależnie od pakietu europejskiego, Polska w ramach posiadanych środków, również tych środków, którymi będzie dysponowała w nowej perspektywie budżetowej Unii Europejskiej, powinna różne programy tworzyć.